Klemen Pretnar, 13 Eliezer Szerbatow, Rosław Zatko, 96-6. I zaczynamy mecz pomiędzy Replas Unią Oświęcim. Strata McKenzie, Unia wyprowadza szybki atak. Teraz środkiem Oświęcimianie Kalan z lewej strony, podbity ten krążek opuszcza. I teraz strata i chyba Katowiczanom, chciałem powiedzieć, uda się wystrzelić krążek, ale Zatko złapał go i teraz Krzemień! Łukasz Krzemień bardzo ładnie przymierzył i przy prawym słupku znalazł lukę, przy prawym słupku bramki Juraja Simbocha. Już na samym początku Łukasz Krzemień otwiera wynik tego spotkania i Replas Unia Oświęcim prowadzi. Strzelił Patryk Luża. Mówi się, że podobnym stylu grają zawodnicy drużyny. Teraz dobrze stara się odebrać gumę. Francila do krężołka. Krężołek jest już w tercji Unii. Takie bardziej wrzucenie niż strzał w stronę. Mianie dotknąć, zmienić tor lotu krążka. Ale teraz szybka akcja GKS-u Katowice. Dobre podanie przez obrońców. No i w akcji znowu przy krążku. Dobrze wycofał na niebiesko. Mocne uderzenie Bartleya. To podanie do Szerbatowa, zawodnik z Katowic, ale teraz Michalski szukał miejsca przy prawym słupku, teraz po bandzie. Dobrze krężołek i zdobywa wyrównującą bramkę. Najpierw guma przeszła po bandzie, później gdzieś między buliki, tu z prawej strony posłany krążek i krężołek wyrównuje na minutę 25 sekund przed końcem. Patryk Krężołek, rotla ofiarnie, czeka krężołek z lewej strony, najeżdża rotla, ale krążek wysoko nad bramką. Akcję teraz przedarcie Luka Kalan, Kalan rozgląda się za partnerami. W ostatnim momencie pod Akosta, dobrze do Szerbatowa, Szerbatow miał trochę miejsca, ale oddał znowu krążek do Glena. Szerbatow mocno, ale dobrze ustawiony. Sebastian Kowalówka, najeżdża mu Przygocki z drugiej strony, krążek do Przygockiego, ale źle złożył się do tego strzału Martin Przygocki. Dakosta na środek, Oriechin. Oriechin, ale dobrze parkanem Szymbok, jeszcze wychodzi z krążkiem, dobrze Pasiut. Pasiut, ale teraz zgubił ten krążek i strzelał Stiepanow. Katowice i z najbliższej odległości. Wygrywają Katowiczanie. W stronę Oryhina, ale Szerbatow zjeżdża na prawą stronę. Szerbatow na środek do Bezuszki. Bezuszka, ale dobrze Szymba. No i znów wzdłuż lodowiska ten krążek przy bandzie. No, nie jest to porywające widowisko. Cóż za błąd Clarka Sandersa i jeszcze tam. Teraz Katowice mają szansę na szybką akcję. 2-2. Przedzierają się z prawej strony, był to Vanat, środkiem Bartley. Niecelnie do Szerbatowa i z prawej strony Francila najeżdża na bramkę Sandersa. Dakosta cały czas jeszcze próbował odzyskać, udało się. Bartley z pierwszego krążka uderza, remisuje z Toruniem. Szybka akcja z lewej strony GKS-u, chyba wydawało się Sanders gdzieś tam. Katowiczanie już przed bramką, Sanders na kolanach, będzie strzał. Kruczek. Sanders do raka. Wyłożył się Bartley, ale to nie pomogło. Katowiczanie przed bramką Sandersa. Rozgrywają Sanders. Walczył w szeregach GKS-u o ten krążek. Wygrywają Katowiczanie. Mamy na lodzie. McKenzie teraz wjeżdża w tercję. McKenzie zamarkował uderzenie, strzelił. Kruczek. Fraszko, podbity ten krążek poza lodowiskiem. Katowiczanie, Francila w drugim tempie, ale pięknie obronił to Clark Sanders. Katowiczanie, szybka akcja, rozpędza się GKS Katowice. Strzał, ale na posterunku Bezuszka. Garszyn, czy będzie jakiś strzał na bramkę GKS-u? Garszyn, ale dobrze, Szymbol.
krążku. Teraz zjeżdża z lodu, jest bez łóżka. Glenn od razu uderzenie z pierwszego krążka, ale nie cel. Na niebieską. Francila. Mocny strzał, ale niecelnie. IKS Katowice. I już najprawdopodobniej będziemy oglądać rzuty karne, bo teraz właśnie usłyszeliśmy syrenę kończącą. Pewnie Aleksiej Trandin. Tak. Sanders tym razem wyjechał. Stiepanow pewnie wyczekał Clarka Sandersa. Ten jedyną bramkę dla GKS-u Katowice w tym meczu. Krężołek, jest bramka. Broni Szymbok i mecz po serii rzutów karnych wygrywa zespół GKS-u Katowice. Thank you.